No ja z wiadomych względów nie jestem rodzicem, natomiast od 30 paru lat mam kontakt z rodzinami osób niepełnosprawnych i muszę powiedzieć, że bardzo podziwiam rodziców, którzy decydują się, wiedząc nieraz wcześniej na to, żeby przyszło na świat dziecko niepełnosprawne. To jest ich bardzo trudna decyzja, ale myślę, że nie powinni tego żałować, dlatego że dzieci niepełnosprawne przynoszą na świat ogromny ładunek pozytywnych emocji, empatii, życzliwości, radości, szczęścia. To są osoby, które może zostają właśnie dziećmi do końca swego życia, natomiast w tym pozytywnym słowa znaczeniu. Oni są bardzo szczerzy, bardzo uśmiechnięci, życzliwi i na pewno wychowanie dzieci jest zawsze trudne, ale w wypadku osoby niepełnosprawnej rodzice otrzymują później ogromną wdzięczność. Coś, co jest unikalnym skarbem i myślę, że wsparcie dla rodzin dzieci niepełnosprawnych to powinno być wsparcie dla tych osób, które nie wiedzą, co ich czeka, ale które powinny mieć pewność, że czekają ich może sprawy trudne, ale sprawy, które są później bardzo, bardzo wartościowe. I mogę dać to na przykładzie wielu przypadków, które znam, że rodzice dzieci niepełnosprawnych później traktują to dziecko jako prawdziwy skarb w rodzinie. I tak trzeba do tego podejść.